Dzień dobry, nazywam się Alicja Engel, jestem z technikum numer 15 w Katowicach. Aktualnie znajdujemy się na otwartej siłowni i dzisiaj chciałam zaprowadzić Was wszystkich po lesie na Kostuku. Teraz spacerujemy po ścieżce, którą można dojść do Tychów Tułowa. Wkręcając tam, dojdziemy do starych terenów kopalni. A jeżeli skręcimy w tamtą stronę, dojdziemy do Podlesia. Niedawno na tej ścieżce postawiono kilka ławek, właśnie po to, żeby można było sobie usiąść i odpocząć na łonie natury. Charakterystycznym punktem tych okolic i lasu na Kostuku jest właśnie ta kapliczka. Są przy niej odprawiane nabożeństwa majowe. Podczas spaceru po lesie niespodziewanie znalazłam przełaź leśnych ludków. Właśnie z tej perspektywy widać naszą szkołę, czyli technikum numer 15. Właśnie tam. W lesie na Kostuku możemy spotkać kilka rodzajów drzew. Są to różne sosny, brzozy i buki. Właśnie znajdujemy się na popularnej trasie spacerowej mieszkańców Kostuchny osiedla Boże Dary. W tym właśnie miejscu znajduje się popularna trasa biegowa numer 1. Jej długość to około 2700 metrów. Teraz znajdujemy się na niegdyś działającym pociągu o nazwie Sokalewo. Kiedyś można było tutaj sobie w okresie zimowym przyjechać, zjeżdżać, korzystając właśnie z pociągu. Jest zieleni. Niemal całą część południową i wschodnią dzielnicy zajmują lasy. Znajduje się tutaj również kilka stawów, w tym także miejsca dla wędkarzy. Kolonia Boera graniczy z bardzo sporym kompleksem leśnym. Taka ilość zieleni niemal na wyciągnięcie ręki sprawia, że obecność parków miejskich nie jest konieczna. Mimo to toczą się rozmowy z Urzędem Miasta o utworzeniu naturalnego parku właśnie na tym terenie. Położona jest w zespole dzielnic południowych. Stanowi południową granicę miasta Stychami. Granice dzielnicy są ciężkie do wyznaczenia z terenu. Przebiegają przez osiedla mieszkaniowe i ulice. Na zachodzie ciągną się wzdłuż torów kolejowych, a na północy przez fragment ulicy Bożonych. Dzielnica graniczy z czterema innymi jednostkami terytorialnymi. Sama Kostuku ma powierzchnię ponad 8,5 km kwadratowych, co sprawia, że jest to jedna z większych dzielnic Katowic. Pod względem powierzchni zajmuje aż 6 miejsce. Pod sam koniec chciałam wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na Las Kostuku. Jak widać tutaj za mną, chodzą ludzie właśnie ze zwierzętami, nawet podczas pogody takiej, taka jak właśnie jest w kwietniu, ludzie wciąż wychodzą ze zwierzętami i odpoczywają właśnie w tym lesie. Dziękuję bardzo.